witam was serdecznie. Z tej strony Przemko z kanału Team Game. Zapraszam was na kolejny odcinek o 17 na Czerwonej Ziemi. W ostatnim odcinku ja tu puściłem go. Pracował. Zostało mu jeszcze... No trochę mu zostało jeszcze, to niech on sobie jeździ. Tym ciągnikiem jednak nie będziemy jechać, bo to szkoda paliwa. Zrobię mi inny numer. Zawrócimy sobie. Postawimy go na polu. I ja przyjadę kombajnem, ze względu na to, że jak ja tutaj wykonywałem pracę sobie tutaj dla sąsiada, żeby zarobić u niego hajsy i jeszcze kupić od niego pole, to u mnie pracownik ściął całą tą soję tam na tym polu 26 i zmieściło się to wszystko do zbiornika, więc bez sensu byłoby teraz tam jechać, nie? Ciągnikiem jechać tam, odebrać i później kombajnem i tak muszę tu wrócić, tak, więc po prostu postawię sobie, wjadę sobie tutaj ciągnikiem, przyjadę kombajnem, zsypię się i dobra. Dobra, ile tutaj w ogóle tej soi jest? 7 ton, ani dużo, ani mało. No te pole też nie jest wielkie, więc mi się wydaje, jak na soję to nie jest źle. I znów trzeba będzie manewr wykonać tutaj tędy. Mało, żebym tam zaraz nie dziubnął. Jak ta łódka nie pływał. O, pomału. Dobrze jest, jakoś się udało. I teraz jedziemy. Trochę do przejazdu, do przejechania jest. Właśnie, po kupieniu tego pola zostało nam 25 tysięcy. Ale jeszcze będzie soja cała do sprzedania, będzie cały rzepak do sprzedania. Więc jeszcze tego hajsu trochę nam zostanie, jakby na to nie patrzeć. Zobaczcie, tam gospodarz też zostawiał omijaki. No, tutaj tego rzepaku to jest dosyć duże pole. Ale rzepak to wiadomo, rzepak, rzepaku nie ma dużo. Ciekawe, czy wysypie mi się wszystko.
powinno się spokojnie zmieścić. Spokojnie wlazła. Dobra, ja tu puszczę pracownika, niech on już ten rzepak mi tu rąbie. Dobra, ty tutaj pracuj. A my przeskoczmy tutaj, jak tu wygląda u ciebie. 10% i tak nie dosiejesz, gościu. Więc jedziemy. Trzeba dosypać i nawozów. No te dwie palety to powinny wystarczyć. No, jeszcze trochę nawozu teraz trzeba. Tu powinienem mieć nawóz jeszcze w tych big bagach pieprzonych. Mamy 100%. Idziemy go puścić, niech on tam sadzi dalej. Bo robota musi się robić. No tutaj to kurde dużo nie nasiał, nie nasadził właściwie. Tutaj sobie sadzi dalej, a my mamy no, 20 ton, no co tu chcieć więcej. Spójrzmy tutaj w ogóle, mamy 7 ton jeszcze w tym i na piekarni dają 2900, to jedziemy dosypać sobie do pełna. I brykniemy na piekarnię. Hamuluj. O, więcej nie ma? No, wysypałem wszystko. Dobra, zasuwamy na piekarnię, póki jeszcze ta cena się trzyma blisko 3000. No już teraz ma co robić. Oczywiście będzie mała ścinka. No bo robiłem sobie fotkę, chyba że gdzieś na piekarni jeszcze zrobię jakąś ładniejszą, zobaczymy. Sezon będzie dobry, zostanie mi pieniędzy, mamy nowe pole, kombajn do trzciny wymieniony na nowy. Jak dobrze pójdzie, to mi starczy jeszcze na jedno pole.
No, to się strasznie w loku. O, tutaj sobie strzeli mi w poteczkę. Tylko niech on zacznie sypać. A ja strzelę potkę. O, właśnie, taką. A teraz włączmy chudy, zobaczmy ile zarobimy. Zobaczcie, jak pięknie pieniądze lecą. 82 tysiące za soję z tych dwóch pól. Pięknie. Co tu więcej chcieć? Jedziemy do pola numer 10 tym razem i sprawdzimy cenę. Bo na siewy i na nawozy jeszcze ewentualnie mi starczy hajsu ze względu na to, że jeszcze rzepak cały się tnie. Czyli jeszcze jedno pole mogę kupić. Widzę pracownik tyra, to niech on sobie tyra jeszcze. A my bykniemy sobie na tamto pole. Dobra, idziemy zobaczyć. Tutaj chyba nic w tej chwili nie rośnie. Nie, coś obsiane jest. 109 tysięcy chcę. Mamy 107. Ale jak ja bym to opryskał i dostał 5 tysięcy takim sprzętem. Czy poczekamy jeszcze? Poczekamy chyba. Zobaczymy z tym rzepakiem jak wyjdzie. Tylko, że jak ja bym to opryskał i kupił, to miałbym już opryskane, nie? Tutaj idziemy pod górkę.
on stoi. Kurna, i to... Czemu ja nie... Skąd ja wiedziałem, że on będzie mi stajał kurna rurą w tamtą stronę? Sip. Kurna, no normalnie wiadro nasion poszło, no. Jedną trzecią gdzieś ściął. Mamy 8,5 tony. Nie, to sporo powinno być. Nie będzie źle. Tu jak? Tu jeszcze ma 3 tony. I kurna, może zabraknąć. Ale nie będę kupował, w razie jakby zabrakło, to się dokupi. No dobra, ja w tym momencie kończę odcinek. Jeżeli widzę z wami w kolejnym odcinku, do zobaczenia. Cześć.